Czy cud jest bogactwem? Piotr, łowiący całą noc ryby, narzeka, że jego praca nie przynosi efektu. Zdarza się nam, że nasze starania nas nie satysfakcjonują. Jednak Pan Bóg wciąż delikatnie sugeruje: zrób to inaczej. Spróbuj z innej strony. Zarzuć sieci po drugiej stronie łodzi. Piotr posłuchał. I nagle w jego pracy zdarzył się cud. Wszystko się odmieniło. Stał się bogaty. A tym swoim bogactwem umiał podzielić się z innymi. Wezwał także inne łodzie na połów. Pomoc Pana Boga nie zamyka nas na bogactwo, które otrzymujemy. Piotr dostał wyjaśnienie. Odtąd ludzi będziesz łowił. Bogactwo tego cudu połowu ryb jest o wiele cenniejsze. Otwiera apostoła na nowe zadania, nowych ludzi. Ma odtąd ludzi łowić i przyprowadzać do nieba. Ma dzielić się tym darem z nieba i przyprowadzać, wpuszczać ludzi do nieba. Piotr uczy nas, jak pokornie dzielić się darami z nieba, jak je przyjmować, ubogacać innych. Czym ty możesz dzisiaj podzielić się? Jakim darem z nieba? Czasem, zdrowiem, umiejętnościami, szansą?